Chciałbym dzisiaj mówić o, nazwę to tak, powrocie do Bożego Słowa. Wiecie, coraz częściej mam w sercu takie przynaglenie, przemyślenia, które związane są z Bożym Słowem. Nie wiem, czy zauważyliście, że teraz, jak jest ten czas wojny, to jest tyle sprzecznych informacji, jest tyle kłamstwa, że jak człowiek miałby tego wszystkiego słuchać, to naprawdę nie wiadomo, czego się uchwycić, co jest choćby częściowo prawdą. Jeden mówi, Putin już umiera. No lata mijają, jakoś Putin nie umiera. Oczywiście nikomu nie życzymy śmierci. Drudzy mówią, Rosja już krach. A Rosja ma się całkiem dobrze i gospodarka, ostatnio przeczytałem, zaczęła się podnosić. Tylko też nie wiem, czy się podnosi, czy się nie podnosi. No tak przeczytałem. Wiecie, jest tak dużo tych informacji, one są nieraz sprzeczne, nieraz są wprost kłamliwe, nieraz są jakby takie, rzucają taką infamię na przeciwnika, na wroga, na kogoś, na kogo się tam gdzieś obraziliśmy. I słuchajcie, głupotą z naszej strony jest, jeżeli będziemy ufali tylko informacjom, które gdzieś tam docierają do nas ze wszech stron. Jest tylko jedno źródło, które jest niezachwiane i zawsze jest prawdą. To jest Boże Słowo. Oczywiście z założenia trzeba wierzyć, że to jest Boże Słowo, że to nie jest tylko spisana jakaś książka. Kiedyś moja sąsiadka z osiedla, jej syn się nawracał. Nawrócił się właściwie. Ona tak nie bardzo chciała, żeby się nawrócił. Jej mąż też był uwolniony od palenia na pewnym spotkaniu, ale ona tak nie bardzo była przekonana. I kiedyś z nią idę i ona mówi, no panie Darku, a ja mówię, pani powinna się cieszyć, że syn nie będzie na imprezy chodził, nie będzie pił. Mówię, Pismo Święte jest najważniejsze. A ona tak idzie i mówi, no ale apostołowie też pili wino. I ja mówię, to pani mi sugeruje, że oni po pijanemu pisali Pismo Święte. No nie, nie będę się wypowiadała. Więc wiecie, ludzie mają przeróżne poglądy, jak chodzi o Pismo Święte. Natomiast Pismo Święte rzeczywiście jest Bożym Słowem. Ale tak jak Jezus powiedział, to nie polega na tym, że otworzę jakąś książkę i powiem, a to jest słowo prosto od Boga. Nie. Jezus powiedział tak, jeżeli ktoś zechce naśladować to słowo, to wtedy pozna, że to jest słowo od Boga. Innymi słowy, nie w oglądaniu jakiejś książki, nawet nie w przeczytaniu jakiejś książki, ale w naśladowaniu tego, co tam jest, objawia się żywy Bóg w naszym życiu. Zgodzicie się ze mną? Dlaczego to mówię? Bo akurat w środowisku chrześcijańskim znam mnóstwo chrześcijan, którzy jak z rękawa wysypują sobie wersety, znają je na pamięć, natomiast nie stosują ich w życiu. I to nie jest kwestia, a niektórzy nawet wiedzą, że to jest Boże Słowo. Już uznali, że Pismo Święte rzeczywiście jest książką, nad którą pracował Duch Święty i którą dał człowiekowi, żeby to było w formie spisanej, żeby tego nie można było poprzekręcać na różne sposoby. Nawet wierzą w to, ale mówią, ale mi to jest niewygodne. Ja bym nie chciał w taki sposób żyć. Bo ja bym musiał teraz zerwać z dziewczyną, ja bym musiał przestać pić wódkę, a lubię się upijać, ja bym musiał pewne rzeczy zostawić. Ktoś czyta Słowo Boże, ja wiem, że ludzie, którzy nawracają się do Boga, oni bardzo szybko kończą z takimi rzeczami jak tam nałogi, kradzieże, różne takie złe rzeczy, które są ewidentnie widoczne. Ale wiecie, na przykład potrafimy być nieuprzejmi nadal. Potrafimy być szorstcy nadal. I tylko spotykając się na kartach Pisma Świętego właśnie z opisem i z tym, jak Chrystus postępował, nagle jesteśmy jak w lustrze. Przedstawiamy sami sobie i mówimy, Boże, ale ja jestem szorstki. Ja sobie z tym nie radzę. Ja jestem niemiły dla mojej żony, albo dla moich dzieci, albo dla współpracowników. Ja sobie z tym nie radzę, a Ty jesteś inny. Ja bym chciał być do Ciebie podobny. Uczyń mnie człowiekiem łagodnym. Pomóż mi, zrób jakiś cud ze mną. Daję Ci się do dyspozycji. I wiecie, to jest jeden z elementów pracy nad sobą. Przeglądanie się w Bożym Słowie po to, żeby prosić Boga o pomoc i później wkładamy, ile mamy umiejętności, czy sił, czy zdolności, żeby w tym kierunku iść. My idziemy tylko w kierunku. Bracia i siostry, my nigdy nie będziemy idealni sami siebie. My nigdy nie będziemy ludźmi, których Bóg mówi, których Bóg przyjmie, dlatego że my tak fajnie się zachowujemy. To jest zawsze wszystko w Jezusie Chrystusie. Święty Paweł nawet określił to w ten sposób, że powiedział, iż nawet pomyśleć sami z siebie nie potrafimy.
I tak jest. Zauważcie, że jak nieraz ludzie mają jakieś zaburzenia, jeśli chodzi o ich procesy myślowe, oni sami z sobą nie potrafią żyć. Oni nie potrafią z innymi żyć. Oni są jak, no ja to nazwę tak, jak UFO. Oni są jak z innego świata. Oni po prostu mają tak zaburzony sposób myślenia i procesy myślowe. A Bóg jest tym, który daje Ducha Świętego, który jest duchem trzeźwego myślenia. I bez Bożego Słowa my naprawdę, nawet kiedy się narodziliśmy na nowo, my daleko nie zajdziemy. Trzeba wrócić do Pisma Świętego, trzeba wrócić do Bożego Słowa. Ja wiem, że niektóre historie czytaliśmy już może tysiące razy. Przeczytaj i 1001, dlatego że wielokrotnie, gdy jadę samochodem i słucham Słowa Bożego, albo czytam sobie Pismo Święte, wiecie, czytam Pismo kilkadziesiąt lat. I nagle mówię, Boże, jak ja mogłem tego nie widzieć? Tyle lat czytałem te fragmenty, ja na to w ogóle nie zwróciłem uwagi. I wiecie, to nawet są takie ważne informacje, które są pierwszoplanowe w historii, którą czytam. I nagle mówię, Boże, ja tego nigdy nie widziałem. Bo Bóg jest tym, który po kolei objawia nam wiele rzeczy ze swojego słowa. I objawia nam po to, żebyśmy byli ludźmi naśladującymi Chrystusa. A żeby naśladować Chrystusa, to musimy pamiętać, że Pismo Święte wskazuje nam na Jezusa Chrystusa. Wskazuje nam na najdoskonalszą osobę na świecie, we wszechświecie, naszego Zbawiciela i Boga. Amen. Ważne jest, żebyśmy byli tymi, którzy mają nadzieję. I może przeczytam Hebrajczyków 6 rozdział od 13 wersetu. Bo to, co mówię, to ja nie chcę powiedzieć, że my po prostu musimy się spiąć, musimy zewrzeć szeregi i będzie dobrze. Słuchajcie, to każdy z nas próbował w życiu na pewno spinać się i zwierać szeregi. I co, te wszystkie nasze obietnice, dobre postanowienia niestety nie działają. U mnie nie działały aż do czasu, kiedy oddałem życie Jezusowi. Wtedy były pierwsze przeogromne przełomy w moim życiu. A później następne przełomy w życiu przeżywałem i tak zawsze z Panem Jezusem, a nie ze względu na mój własny wysiłek. Najczęściej było tak, że jak ja się strasznie wysilałem, to się po prostu strasznie zmęczyłem. I tyle z tego było. Chodzi mi o pewną przemianę człowieka, która powoduje, że życie podoba się Bogu w sposób nie wyuczony, ale w naturalny, że to wypływa z nas. Dlaczego chrześcijanin nie kłamie? Bo tak napisano? Dlaczego chrześcijanie nie kłamią? Bo kłamstwo jest obrzydliwe po prostu. A jest napisane, żeby nie kłamać. Dlaczego? Bo niektórzy nie rozumieją tego, że kłamstwo jest obrzydliwe, no i kłamią. To jest tylko, żeby im przypomnieć. Natomiast człowiek, który jest blisko Boga, nienawidzi kłamstwa. Czy człowiek, który jest blisko Boga w sposób naturalny, nienawidzi przemocy? No myślę, że tak. A poniżanie innych? Człowiek, który jest blisko Chrystusa i odzwierciedla Chrystusa, aby miał kogoś poniżyć, to on prędzej sam się poniży i sam zrezygnuje, zanim kogoś poniży. Dlaczego? Bo to mu się w głowie nie mieści, w sercu mu się nie mieści, w emocjach mu się nie mieści, żeby tak postępować. Dlatego tu nie chodzi właśnie o to, co my wiemy tylko, jeśli chodzi o nasz umysł, naszą pamięć, naszą logikę. Chodzi o to, co czy kogo reprezentujemy wewnętrznie. I teraz o Chrystusie jest napisane tak. Najpierw o Abrahamie może przeczytam. 6 rozdział od 13 wersetu. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiągł na siebie samego, mówiąc, zaiste będę błogosławił Cię obficie i rozmnożę Cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaliliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka. I tu chodzi o taką pewną nadzieję. Dlaczego my możemy być pewni, że Bóg chce naszego dobra, chce naszej dobrej zmiany, chce nas błogosławić i chce nas prowadzić? Bo Bóg sam to obiecał. To jest przedstawiona historia Abrahama, który zaufał Bogu,
który nie wahał się Bogu wierzyć, pomimo tego, że ta obietnica była nierealna, kompletnie nierealna, żeby starcowi urodziło się dziecko, jeszcze z żony, która również była babulinką. Abraham wierzył, ufał i czekał, był wierny. I Bóg powiedział, że zostanie pobłogosławiony on i jego potomstwo. I powiedzcie mi, w jakim potomstwie tak naprawdę jest to błogosławieństwo dla wszystkich teraz? W Jezusie Chrystusie. Amen. On jest z narodu izraelskiego. On jest z pokolenia, z rodu Abrahama. I w nim mamy pełne błogosławieństwo. I to błogosławieństwo jest obiecane w taki sposób, że Bóg jak popatrzył gdzieś dookoła, mówi, nie mam na kogo przysiąść, przysięgnę na samego siebie. Nie wiem jak wy, ale jak ja byłem mały, to tak przysięgaliśmy tam. No, a przysięgam tam na cukierki w mojej tam kieszeni. Że jak ktoś czegoś nie zrobi, to ci te cukierki oddam. A przysięgam tam na mamę, na tatę, na babcię, na przyjaźń, na różne rzeczy się przysięgało. Robiliście tak. Na swój honor też się przysięgało. A Bóg coś takiego zrobił, ale mówi, nie mam na co czy na kogo przysiąc. Przysięgnę na samego siebie. Zrobię to. I wiecie, to jest tak pewne i akurat autor listu do Hebrajczyków tak to tłumaczył. Mówi, słuchajcie, to jest niemożliwe, żeby Bóg, prawdomówny Bóg zawiódł. Po pierwsze przysiąg, a po drugie jeszcze przysiąg na samego siebie. To są, mówi, dwa wydarzenia. Po pierwsze, prawdomówny Bóg coś mówi, a po drugie, prawdomówny Bóg jeszcze przysięga na samego siebie. To jest nieusuwalne. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy pamiętali, że Bóg daje pewną nadzieję. I to wydarzenie kończy się tak, że jest zachęta do pochwycenia leżącej przed nami nadziei i ta nadzieja jest jak kotwica. Nie wiem, czy pamiętacie, do czego służy kotwica? Wiecie, do czego służy kotwica? Ja zawsze myślałem, że kotwica służy do tego, że jak jestem w porcie, to rzuca się kotwicę i się stoi w porcie. Otóż kotwica najbardziej przydaje się w czasie burzy. Ja o tym nie wiedziałem. Dopiero sobie doczytałem kiedyś, przez to pamiętam te wydarzenia. Statek, kiedy zbliża się burza i jest zbyt blisko lądu, to się oddala od lądu w kierunku burzy. On nie ucieka, chyba że jest port osłonięty przed burzą, to tak. Ale jeżeli nie, to on się oddala na pełne morze, rzuca kotwicę, wrzuca tak zwany wolny bieg, czy tam bieg jałowy statku i tak stara się przeciwstawiać falom i wiatrowi, żeby kotwica nie była napięta. I wtedy ten statek jest bezpieczny. Dlaczego? W koło jest mrok, jest burza, są fale, nikt nic nie wie, gwiazd nie widać, nie ma kompletnie jakby punktu zaczepienia. Nie ma żadnej nadziei. Jest tylko ta kotwica, która trzyma w tym miejscu i jak skończy się burza, to jestem dokładnie w tym samym miejscu. I tak działa Słowo Boże. Jak się trzymamy Bożego Słowa, to choćby nie wiem, jaka burza przyszła na twoje życie, sztormy przyszły, fale. Niezależnie, co się dzieje, ty nic nie widzisz. Tracisz nadzieję na życie, na przyszłość, na następny dzień. Żyć ci się nie chce, ale ty mówisz, ale mam kotwicę. Mam kotwicę i jak przyjdzie, wyjdzie słońce, to ja wiem, gdzie będę, bo ta kotwica mnie tam trzyma. I wiecie, to jest niezwykle ważne, żebyśmy tak Słowo Boże traktowali. Najczęściej jest tak, że jak jest dobrze, to wyznajemy Boże Słowo. Jak jest źle, to co robimy? Trzymamy się narzekania. Trzymamy się strachu albo biadolenia. Gdzie nas to zaprowadzi? To nie jest to miejsce, w którym stanęliśmy. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze, gdy na przykład remontowałem mieszkanie, to najczęściej robiłem tak, że jak skończyłem w tym miejscu pracę, to na następny dzień w tym miejscu zaczynałem pracę. Bo wyobraźcie sobie, że tak, zacząłem w kuchni w jednym kącie, później w drugim kącie, później w dużym pokoju i przychodzi Marek na inspekcję, patrzy i mówi, coś ty tak wypaćkał ten dom. Mówi, wszystko rozgrzebane, nic nieskończone, nie wiadomo od czego tu zacząć. Zawsze tam, gdzie się zatrzymujemy, bo coś nas zatrzymało, czy czas nas goni, czy zmęczenie, tam zaczynamy iść dalej. I tak samo jest z Bożym Słowem. Trzymasz się Bożego Słowa i w tym miejscu, gdzie przyszły jakieś trudne rzeczy w twoim życiu, to w tym miejscu masz trwać. Nie wpadać w jakąś panikę, bo to nie ma sensu. Różne rzeczy przychodzą na życie człowieka, ale Bóg jest tym, który tak naprawdę jest wierny. On obiecał na samego siebie, że wypełni obietnice dane Abrahamowi. A w Jezusie te obietnice są tak i amen. Obietnice życia, błogosławieństwa, przyszłości. My mamy przecież obietnicę życia wiecznego. Że to życie nie kończy się w tym, co z końcem naszego biologicznego tutaj życia.
Przeczę wam, co Epiktet powiedział. Starożytny człowiek starożytności. Statek nigdy nie powinien być uzależniony od jednej kotwicy, a życie od jednej nadziei. Wiecie, nie wiem, na ile on się znał na żeglarstwie, ale wiedział, że dobrze jest, jeżeli jest więcej tych kotwic przy statku. Że gdyby się któraś zerwała, to można drugą rzucić. I dobrze jest, jeżeli chrześcijanin trzyma się Bożego Słowa, nie jednego z Bożego Słowa, ale ma obietnice Boże. Nie chodzi mi tylko oczywiście o zbieraczy obietnic. Chodzi mi o to, że żyjemy tymi obietnicami. Ale obietnic Bóg nam dał mnóstwo. Każdego z was, gdybym spytał, co pamiętasz z Bożego Słowa, wymieńcie mi kilkanaście lub kilkadziesiąt obietnic, które pamiętacie. I tego się możemy trzymać, bo prawdomówny Bóg to powiedział. Bóg, który nigdy nie kłamie. Przeczytam wam jeszcze coś innego. Pitagoras powiedział, bogactwo jest słabą kotwicą, a sława jeszcze słabszą. Jakie więc kotwice są silne? Mądrość, wielkoduszność, odwaga. Są to kotwice, których nie zerwie żaden sztorm. Więc starożytni myśliciele, oni się przecież do Biblii nie odwoływali. Oni mieli swoje pomysły na życie, wypracowane poglądy. I nagle mówią, że bogactwo nie jest dobrą kotwicą. A zobaczcie, jak wielu ludzi chce być bogatych i się ukotwiczyć w bogactwie. I przypomnę ten obraz, który nieraz mówiłem. Na wschodzie Ukrainy ludzie też byli niektórzy bogaci. I też niektórzy mieli dobre domy i dobrą pracę i wszystko się układało. I nagle przyszła wojna i od 2 lat tam nie ma nic. Bogactwo nie jest dobrą kotwicą. Sława jeszcze słabszą, tak Pitagoras napisał, chyba miał rację. A ludzie chcą i sławy, i bogactwa, ciągle coś chcą. Tylko nie tam lokują, jakby to, nie tam się zakotwiczają, gdzie trzeba. Tak więc, jeżeli chodzi o naszego Jezusa, to jest napisane, że On, może przeczytam to, jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, czyli tej nadziei płynącej z obietnicy Bożej, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus. I wiecie, jeżeli chodzi o Jezusa, to, że wszedł pierwszy przed nami, to jest opisane jako ten, który śpieszy naprzód. To jest to samo słowo, co oznacza pionier. Jezus był pionierem, że uchwycił się Bożych obietnic i aż do śmierci, to śmierci krzyżowej, zawsze ufał Ojcu. I on się nigdy nie zawiódł. I teraz jest wywyższony i zasiada po prawicy Boga Ojca. My się nigdy na Bogu nie możemy zawieść. Nie możemy, to jest niemożliwe, żeby człowiek, który ufa Bogu, się na nim zawiódł. Ja wiem oczywiście, że my po ludzku nieraz określamy, że się zawiodłem na Bogu, bo nie zrobił tak, jak ja chciałem. To, czego nie obiecał, nie jest zobowiązany wypełnić. Natomiast jeżeli będziesz trzymał się Bożego Słowa, to zobaczysz, że On to wypełni. Rozumiecie tą różnicę? Że jesteśmy zawiedzeni tam, gdzie oczekiwaliśmy czegoś od Boga. Prosiliśmy o coś Pana Boga, ale On nam nigdy nie obiecał, że to nam dokładnie da. A wiecie, jak my jako ludzie postępujemy? My sobie wybieramy żonę, narzeczoną, męża i najczęściej każdy mówi, jest wspaniale. Pamiętam pewną kobietę, która opisywała mi po rozwodzie, starałem się jej pomóc po tym rozwodzie, poprosiła o pomoc, żeby się o nią modlić. I mówi, Darek, jak ja go poznałam, takiego przystojnego faceta, ja myślałam, że Pana Boga za nogi złapałam. I co? I skończyło się rozwodem. Mogła myśleć, miała prawo do tego, to mamy wolną wolę. Natomiast nie buduje się na przystojności małżeństwa. Zgodzicie się ze mną? Przecież miło być przystojnym. Krzysiek, jak się odezwał, to mi się przypomniało. Krzysiu, tylko tak żartobliwie. Krzysiek dzisiaj wyszedł, to powiedział tak. I teraz jeszcze przez chwilę będziemy mieli dobry czas, a później będzie słowo, bo będziemy słuchali słowa Bożego. Wiesz, Krzysiek, wywołałeś mnie. Ale tak jest, słuchajcie, jest miło być przystojnym, piękną kobietą. Jest miło, ale słuchajcie, na tym życia się nie zbuduje. Niestety, jak patrzę w lustro, ja widzę ubytki. Może jak się uśmiecham, ubytków nie ma, ale na głowie widzę ubytki. I fakt jest taki, że życie po prostu będzie dobiegało końca każdemu z nas. I czego my się będziemy trzymali? No młodości już się nie mogę trzymać, bo jej nie mam.
Żony się jeszcze mogę trzymać, bo ją mam. Ale przyjdzie czas, kiedy albo mnie zabraknie, albo ma żeny. Chociaż my się mówiliśmy, że razem chcemy odchodzić. Nie wiem, jak to Pan Bóg miałby zrobić, ale... W każdym bądź razie, no czegoś się trzeba uchwycić. I teraz dobrym wyborem, czy najlepszym i jedynym dla chrześcijanina jest trzymanie się Bożego Słowa. A żeby trzymać się Bożego Słowa, to jak myślicie, trzeba czytać to Słowo Boże, czy nie? Czy trzeba poświęcić czas, czy nie? Czy trzeba po prostu mieć zawsze wymówkę, że nie mam czasu, że jestem zmęczony, że praca, że coś tam jeszcze? Bo jeżeli my się ciągle będziemy wymawiali, to my nigdy nie zdobędziemy tego miejsca, gdzie jesteśmy zakotwiczeni, gdzie ta nadzieja jest pełna. Gdzie ja po prostu pewnych rzeczy mogę nie widzieć, ale mówię, Boże, ale ja Tobie ufam. Nie wiem jak Wy, ale ja po prostu w życiu przeżywam takie chwile, że kiedy zacznę się modlić, to choćbym nie wiem, jaki był zdołowany, jak przychodzi Pan Bóg, ja od razu mam nadzieję, radość mi wraca i nagle nawet te problemy, które były, one się już przestają liczyć. Nie dlatego, że ich nie ma, ale dlatego, że po prostu moja dusza jest posilona, pocieszona przez Boga. I idę w następny dzień, w następny tydzień, w następny miesiąc w życie. Wiecie, co mnie... Gdy moja mama w zeszłym roku zmarła, wiecie, co mnie niezwykle podniosło? Bo się modliliśmy z moją mamą, żeby przyjęła Pana Jezusa, żeby wyznała grzechy i tak dalej. I naprawdę po tej modlitwie tak poczułem, że pierwszy raz chyba od kilkudziesięciu lat przestałem się jakby bać o moją mamę. I to był dla mnie taki sygnał. Mówię, Boże, może rzeczywiście ta modlitwa jej była taka z serca. Ale mojej marzenie powiedziała tak, że kiedy jest jej ciężko, kiedy no bo była schorowana i cierpiała, kiedy było jej ciężko, mówi, to nieraz zacznę się modlić, przychodzi do mnie ulga. I ja wiedziałem, że to już Duch Święty. Słuchajcie, to nie jest tak, że ktoś się modli i ulgę przeżywa, kiedy Duch Święty nie dotyka tego człowieka. Więc w Bogu jest nadzieja, w Bogu jest przełom, ale to w Bogu. Nie wiem, jak wy patrzycie na życie, bo ja przez to, że jestem też duszpasterzem, no to patrzę na życie wielu ludzi. Niedawno rozmawiałem z pewną osobą, która no, była liderem w kościele, mnóstwo starała się, mnóstwo rzeczy nie wyszło. No i gdy rozmawiałem, mówię, ale wiesz, to są wybory sprzed lat, sprzed kilkudziesięciu, gdy się znaliśmy jeszcze jako młodzi ludzie. On mówi, tak. I może największym moim problemem było to, że byłem pyszny, bo myślę, że sobie sam dam radę. Wiecie, jest tak, że ktoś sobie wymyśli, nawet chrześcijanie sobie wymyślają, ja sobie dam radę, bez problemu, ja sobie dam radę. Albo poprosi drugiego człowieka, mówi, damy radę. Bracie i siostro, jak do Boga się nie zwrócimy, to choćbyś się umówił z całym pułkiem, czy armią, czy z całą Polską, nie dasz rady. Nie dasz rady. Bo są rzeczy, które przerastają każdego człowieka i wszystkich ludzi, czy wszelakich ludzi. Nie ma takiej opcji, żebyśmy sobie dali rady bez Boga. Oczywiście możesz przeżywać taki okres, gdzie pięknie sobie radzisz w życiu. Tylko się ciesz. Ale nie buduj na tym, że tobie się coś udaje swojego życia, bo życie budujemy na Jezusie Chrystusie, a nie na tym, że coś nam się udaje. Tak samo nie buduj życia na negatywnych rzeczach, na tym, że coś ci się nie udaje. Zacznij budować na Jezusie i zobaczysz, że On cię wyprowadzi. On potrafi przeprowadzić nas według Pisma Świętego przez krainę cienia śmierci. Więcej jest napisane, że On poza śmierć nas potrafi przeprowadzić. Żaden człowiek nie potrafi przeprowadzić poza śmierć, ale nasz Zbawiciel potrafi. Więc nasza nadzieja sięga dalej niż życie nasze. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy nauczyli się być ludźmi, którzy odpoczywają w wierze. I teraz mamy mieć mocną zachętę do pochwycenia leżące przed nami nadziei. Tam zachętą jest, jeszcze raz powtarzam, to, że Bóg obiecał i że Bóg przysiągł na samego siebie, że to zrobi. I wszystkie obietnice Boże dla człowieka w Jezusie Chrystusie są tak i amen. Jeżeli ufamy Bogu, my naprawdę możemy w wielu rzeczach odpocząć. Po prostu odpocząć. Kiedy patrzę na siebie, czy patrzyłem przez lata też na siebie, nieraz byłem załamany swoim charakterem i tak dalej. I powiem wam tak, przestałem się przejmować. Nie, że przestałem pracować nad sobą. Przestałem wołać do Boga o zmiany. Ale przestałem się przejmować, bo ja i tak sam siebie nie zmienię. No żona to mnie zmienia, nie? Ale sam się nie zmienię. I zasada jest taka, że jak Bóg mnie nie dotknie, to ja nie będę ani łagodnym człowiekiem, ani uprzejmym człowiekiem. Tu nie chodzi o to, że nie staram się być łagodnym. Chodzi o to, że to nie jest ta łagodność z natury, tylko to jest ta łagodność wyuczona. To jest jak kultura, której się uczymy. My nie mówimy, możemy nie lubić jakiegoś sąsiada, ale mówimy ładnie mu dzień dobry, jeszcze się uśmiechniemy obłudnie do niego. Jest tak?
bo się tak nauczyliśmy. Ale lepiej jest, jeżeli kogoś po prostu lubimy. Idzie sąsiad, mówi, a dzień dobry sąsiedzie. I sobie, no nie wiem, dwa zdania zamienimy. Dlaczego? Bo mu dobrze życzymy. I nasze dzień dobry jest prawdziwym dzień dobry. Amen? Gdyby się Grzegorza spytali, jak Amerykanie czy Anglicy się witają, no zawsze trzeba się przywitać pozytywnie. Jak się masz? No oczywiście, że dobrze się miewam. I Polacy się łapią, kiedy rozmawiają, że jak się masz, i oni myślą, że muszą się wytłumaczyć, jak się mają. Zamiast po prostu odpowiedzieć zwyczajowo tak zwane dzień dobry angielskie. Ale my możemy się nauczyć też postaw, których w Biblii nie ma. Ważniejsza jest twoja przemiana w spotkaniu z Bogiem. Zauważcie, że każdy bohater biblijny, który spotkał się z Bogiem w jakiejkolwiek sytuacji, zawsze były zmiany. Na lepsze lub na gorsze, zależnie od decyzji danego człowieka. Ale zmiany były zawsze. Zawsze. I nieraz jedno spotkanie, choćby apostoła Pawła z Chrystusem, spowodowało, że on ma o 180 stopni odwrócony kierunek swojego biegu. Z tego, który zwalcza Kościół, staje się tym, który buduje i zakłada Kościół. Z tego, który zło rzeczy niejako drodze Państwa jest tym, który jest zakochany w Jezusie na śmierć i życie. Po prostu kompletna, całkowita przemiana, bo się spotkał z Jezusem Chrystusem. Ja oczywiście wiem, że gdy pooglądamy sobie jakieś tam filmy, czy gdzieś tam, to się niektórzy no, śmieją z tego, że ktoś zmiany doznał w Jezusie. No bo nie doznał tej zmiany, dlatego się śmieje. A ci, co doznali tej zmiany przy spotkaniu z Jezusem Chrystusem, oni wiedzą, że to ma moc i że to jest prawda. Może przeczytam jeszcze... Może nie będę czytał o przybytku. Pamiętacie, jak przybytek wyglądał? Był dziedziniec, miejsce święte, miejsce najświętsze. I Chrystus wszedł do miejsca najświętszego. Do miejsca najświętszego wchodził raz do roku arcykapłan. A Chrystus, kiedy umarł, to ta zasłona, która rozdzielała to miejsce najświętsze od świętego, rozdarło się. To była zasłona, kiedyś czytałem, że to woły parami jakoś by musiały złapać i jeszcze by nie mogły rozerwać, taka gruba tkanina. I ona się rozdarła od góry, nie od dołu, bo od dołu to by człowiek mógł rozedrzeć. Od góry samoistnie. Ona się rozdarła i przez to jest pokazane, że wstęp do miejsca najświętszego jest w Jezusie Chrystusie dostępny. My naprawdę możemy iść w miejsce najświętsze, czyli miejsce przebywania samego Boga. Dlatego, kiedy my mówimy o przyjściu przed tron łaski, my nie mówimy sloganów chrześcijańskich. My naprawdę przechodzimy dzięki Chrystusowi w miejsce, gdzie Boża obecność może w naszym życiu działać bezpośrednio. My nie musimy przechodzić kolejnych etapów. Jedynym etapem, jaki przechodzimy, to jest nawrócenie się do naszego Boga. Wyznanie grzechów, przyjęcie Chrystusa jako Zbawiciela i droga jest otwarta dzięki Chrystusowi. I to jest to pierwsze przeżycie właśnie tej Bożej obecności, bo droga do Boga została otwarta. I tego też się trzeba trzymać, że Bóg tak bardzo chętnie jest nam pomagać. Ja się zastanawiam nieraz, mówię, ile w Bogu jest taki nawał uczuć, nawał miłosierdzia, jaki ogrom tego jest. Ja nieraz, kiedy spotykam się z ludźmi, jak są ludzie nieraz trudni, chcą żyć po swojemu, ja w końcu mówię tak, jesteś wolny, naprawdę masz prawo żyć po swojemu. Może być mi przykro, bo dokonujesz złych wyborów, ale jesteś w pełni wolny. Ja nie mam prawa cię zmuszać, ani nic takiego zrobić. Jesteś wolny. Ale ja jakby rezygnuję. Natomiast nauczyłem się już, że nawet jak ja powiem, jesteś wolny, idź swoją drogą, Bóg z niego nie zrezygnuje. I Bóg w swojej mądrości będzie przygotował wiele jeszcze sytuacji, w której tego człowieka i tak będzie ciągnął do siebie z powrotem. Ja tego nie rozumiem, bo ja wielu ludzi bym powiedział, dobrze, idź swoją drogą, twoje życie. A Bóg mówi, dobrze, idź swoją drogą, twoje życie, ale ja się nie zrezygnuję. Ja się co jakiś czas przypomnę. Ja spróbuję, ja przygotuję, bo jestem tak pełen miłosierdzia, ja nie chcę, żeby ktokolwiek zginął. I to dla mnie jest po prostu czymś niezwykłym. Oczywiście ja wiem, że jeżeli ktoś, na przykład, nie wiem, rozmawiacie z kimś i on wybiera narkotyk. Drugi raz narkotyk, setny raz narkotyku, no to nie wierzcie, że on przy 101 razie nie wybierze narkotyku. Będzie tylko ugruntowany w braniu narkotyków. Natomiast my musimy pamiętać, że Bóg jest Bogiem cudów. I nie robimy tak, że jak ktoś na przykład bierze narkotyki, to mu ufamy, bo chrześcijanie ufają. Nie, my mu kompletnie nie ufamy, dlatego że bierze narkotyki. Ale ufamy Bogu, że może go zmienić.
I jak go zmieni, to my zobaczymy to po owocach, a nie będziemy głupio ufali. Rozumiecie tą różnicę? Dlatego jak spotkacie osoby, które mają duże kłopoty w życiu, oni wam naobiecują zmiany, naobiecują wam przemianę życia i drogi życiowej, nie wierzcie im. Natomiast prowadźcie do Jezusa, który potrafi ich tak zmienić, że ta zmiana nastąpi. Amen? Bo inaczej będzie tak, że wiele osób was wykorzysta. Po prostu weźmie wam pieniądze, skorzysta z waszej pomocy, natomiast zmiany nie będzie. Dlaczego? Bo nie nasza pomoc zmienia. Ja wiem, że mamy pomagać, bo tak mówi Pismo Święte, ale nie nasza pomoc zmienia. Nasza pomoc ma kierować na Jezusa i ktoś, kto się spotyka z Jezusem, on wtedy widzi: Jezu, ty masz ludzi, których używasz. Ty sytuację używasz, ty jesteś doskonały i wtedy poprzez spotkanie z Jezusem następują zmiany. Wiecie, to jest ogromna zmiana w myśleniu. Żeby ktoś nie pomyślał, że my coś zmieniamy. Ja pamiętam, jak kiedyś w Ostrowie jakieś tam kłopoty mieliśmy w zborze. To było może z 30 lat temu. I pamiętam, byliśmy na takim spotkaniu pastorów i podszedł do mnie jeden pastor i mówi tak: słuchaj Darek, zaproś mnie. Ja mam cykl 3 kazań. Zobacz, wszystko się zmieni. Nie zaprosiłem go. Bo jak on myślał, że po 3 kazaniach wszystko będzie zmienione, to nie jest kwestia 3 kazań, tylko kwestia dotarcia do serca ludzkiego. No chyba, że wiecie, źle zrobiłem, bo był tak pomazany, że on docierał do wszystkich serc i 3 kazania mu wystarczy, żeby były zmiany. Ja już powiedziałem 1000 kazań, do wielu nie dotarłem. Bo ja nie dotrę. Jak Pan Bóg nie dotknie kogoś, to nie ma opcji, żeby dotrzeć. Zgodzicie się ze mną? Biblijnie my jesteśmy współpracownikami Bożymi, a nie tymi, którzy pracują za Boga. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Czyli tam, gdzie Chrystus, gdyby tu był fizycznie obecny, to by tu stał i też nawoływał nas do zbliżania się do Boga, to my w Jego miejsce to robimy, ale to On używa naszych słów, to On używa naszego serca, to On pamięć naszą używa i naszych przeżyć życiowych, żeby dotrzeć do innych ludzi, do serc innych ludzi, żeby ich pociągnąć do siebie. Amen? I powiem tak, ja to i nie waham się tego powiedzieć. Naprawdę chrześcijanie powinni być zafiksowani na Jezusa. W zdrowy, pozytywny sposób. Ja już, słuchajcie, gdy pracujecie z ludźmi, gdy macie swoich kolegów, koleżanki, wiecie, że ta to będzie tylko o Kasie opowiadała, ta to tylko o kosmetykach, ta to tylko o odchudzaniu, ten to tylko o tyłku Maryny będzie opowiadał, a ten tylko o pieniądzach będzie opowiadał. Słuchajcie, my wchodzimy do pracy i niektórych to my już znamy, po latach to my znamy, wiemy, co oni będą mówili. I oni się nie wstydzą tego, oni tacy po prostu są. To czemu my nie mamy być zafiksowani na Panu Jezusie, że mówimy, rozmawiamy na różne tematy? Taki ulubiony to Pan Jezus. Tak by było najlepiej. Amen? A niestety dotyka to i chrześcijan, nie chrześcijan, że my lubimy na przykład ponarzekać sobie. Więc taki temat narzekający, na końcu to już każdy mówi, siekiera wisi w powietrzu, żyć się nie chce, a my jeszcze opowiadamy głupie rzeczy. Po prostu nadziei nie ma w tym, co nieraz robimy. Hebrajczyków 4, rozdział 2, 3 werset otwórzmy. I nam bowiem zwiastowana była dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpoczynienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpoczynienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. Czyli wiara równa się odpocznienie. I do odpocznienia się nie wchodzi, jeśli się nie wierzy, nie ufa. A wiara, Biblia mówi, że wiara rośnie przez słuchanie Słowa Bożego. Właśnie Słowo Boże wzbudza wiarę. Dlatego jeśli nie wrócimy do Pisma Świętego, nie wrócimy do wiary w naszym życiu codziennym, to nasza wiara nie będzie umacniana. Nie będzie jakby paliwa dla wiary. Fajny jest ogień, ale trzeba mieć czy węgiel, czy drwa, czy gaz, czy no jakieś tam paliwo. I bez tego nie będzie ognia. Jeżeli chcemy mieć wiarę, musi ona się opierać o Boże Słowo. A jeśli nie, to owszem, będziemy mieli jakąś wiarę, tylko będzie wiara oparta, nie wiem, na wirtualnej Polsce, na Interii, na jakichś tam serwisach internetowych, na informacjach, które sprzedaje nam taki czy inny rząd. Rozumiecie, co mówię? Będziemy w coś wierzyli, bo w coś zawsze będziemy wierzyli. Natomiast to nie będzie ta wiara, która przynosi błogosławieństwo, która przynosi nam spotkanie z Bogiem. I teraz, jak się odpoczywa w Bogu? Na przykład
Powiem wam tak, kiedy nie z choroba mi jakaś dopadła, a 2 lata temu, jak miałem te kamienie nerkowe, to mnie naprawdę mocno dopadło. A ja, wiecie co, mogłem cierpieć, ale powiedziałem tak, a ja i tak wiem, że ty jesteś moim lekarzem, Panie Boże. Ja i tak się nie obrażam na Pana Boga, ja tylko mówię, Boże, nie rozumiem dlaczego, nie wiem czemu tak długo, ale po prostu nic się nie zmieniło, ty jesteś nadal moim lekarzem. Wiecie, dla mnie to była ogromna pociecha, że Bóg jest moim lekarzem. Dziś, jeśli chodzi o nerki, ja się bardzo dobrze czuję. Bóg mnie przeprowadził przez to. Nie w taki sposób, jak ja bym chciał, bo ja bym chciał tak, wiecie, każdy by tak chciał. I Bóg mi wyraźnie, zresztą jak się tu modliliśmy w czasie uwielbienia, powiedział, że uwalnia mnie od lęku przed bólem i cierpieniem, a nie powiedział mi, uzdrawiam cię teraz. A ja tak bardzo chciałem to usłyszeć, że teraz mnie uzdrawia, że teraz ściąga ze mnie ten ból czy to cierpienie. Bo wiara niekoniecznie musi się uprzeć do tego, co my akurat sobie wyczytaliśmy. Bo wiecie, że w Biblii jest napisane o tym, że Bóg jest lekarzem, że Bóg czyni cuda, przywraca ślepym wzrok, przywraca głuchym słuch, przywraca chromym właściwe chodzenie. Bóg potrafi wszystko. Stwarza na nowo nawet, jeśli trzeba. Ale też jest napisane na przykład, że człowiek silnego ducha przetrzyma chorobę. Więc zdarzy się tak, że nieraz po prostu to, co Bóg będzie robił, to będzie cię po prostu posilał i to wszystko. I tak przez to przejdziesz. Tak myślę, że nieraz nie, że Bóg zaplanował to, bo Bóg choroby nigdy nie zaplanował. Ale Bóg pozwala nam odczuć też to, co inni odczuwają. Żebyśmy byli tymi, którzy współczują. Amen? Wyobraźcie sobie, macie pastora, który jest zdrowy, silny, piękny, bogaty. Zawsze wszystko mu się udaje. Najprzystojniejszy z Ostrowa. I teraz ktoś przychodzi i mówi, mam problem. Co by taki gość mu powiedział? Popatrz na mnie. Popatrz na mnie, to ci się poprawi. Jeszcze bardziej zdołowany by był. To jemu się wszystko udało. Taki przystojny, taki bogaty, taki zdrowy. I tak dalej. Nie, słuchajcie, powiem wam tak. To, co coraz więcej doceniam, nawet w takich relacjach międzychrześcijańskich, między pastorami, nawet nie, że tam mi ktoś się popisuje teologią jakąś. Tylko tym, że ktoś po prostu jest. Że jakiś brat ma czas i chce się z Darkiem kawy napić, pogadać, pośmiać się. Zobaczy, jakie mam wady, ja zobaczę, jakie on ma wady. Zobaczy, jakie mam zalety, ja zobaczę, jakie on ma zalety. Po prostu zwykłe, normalne braterstwo. Nie to, że ktoś przychodzi do kościoła i się mądruje, co on tam wyczytał gdzieś w Piśmie Świętym. Wiecie, no ja jako czytelnik Biblii od kilkudziesięciu lat, jak ktoś przyjdzie i powie, że coś wyczyta, to też mówię, że już dawno to wyczytałem. Tylko ja się nie muszę upierać przy tym, co wyczytałem, bo po prostu chrześcijaństwo nie jest walką na to, co się wyczytało, tylko poznawaniem Jezusa. Biblia mówi, że nasza wspólna wiara pogłębia poznanie bogactwo Chrystusowe. I po pewnym czasie, gdy żyjemy w społeczności jako zbór i my, każdy z nas indywidualnie kocha Boga, się do Niego zbliża, my naprawdę jako zbór znamy Chrystusa coraz lepiej. I wtedy jak przychodzą problemy, czy przychodzą ludzie z problemami, my pokazujemy serce Jezusa, a nie jakieś mądrości teologiczne. Amen? Bo jeżeli mądrości teologiczne, to przychodzi ktoś z problemami i mówisz mu, chłopie, czytaj Biblię i mówi, weź no się popraw. Amen. Biblia cię wyprostuje. Przecież to nie o to chodzi. Biblia go może wyprostać, tylko on najpierw potrzebuje tego zwykłego ludzkiego współczucia, rozmowy. Wiecie, o co mi chodzi? No normalnego spotkania. A nie mądrowania jakiegoś tam teologicznego. Czyli co, na co się powołujemy, jak przychodzi jakaś choroba? A ja wiem, że sińce Jezusa uleczyły mnie. A ja wiem, że mój Bóg jest moim lekarzem. I tego się będę trzymał. A choroba i diabeł mówią, no ale jesteś chory. I co z tego? Biblia mówi, że człowiek silnego ducha przetrzyma chorobę. Będę się trzymał Jezusa. Na pewno nie poddam się temu. Na pewno nie będę narzekał, biadolił. Na pewno nie zabierze mi to mojej modlitwy do mojego Boga. Oczywiście wiem, że jak bardzo boli, to człowiek krócej się modli, albo bardziej oszczędny w słowach jest, ale nadal się modlimy.
kiedy przychodzą problemy różne, co możesz powiedzieć? A ja wiem, że ja mogę troski swoje zrzucić na Pana. On mi nakazał zrzucanie trosk na siebie. Nie będę tym, który się troszczy. I oczywiście troska i te myśli, te ciężary wchodzą na ciebie, tłamszą ciebie, narzucają ci się, a ty mówisz, ale ja to walczę z tym. Innymi słowy, twoja walka jest, żeby pozostać i odpocząć w Jezusie, a nie żeby się ciągle troszczyć. Troska cię wykończy. Troska cię wykończy. Mieliście takie dni, kiedy przychodziła troska i chodziliście jak takie zwierzę w klatce po domu i wiedzieliście, że nic nie zrobicie, a się troszczyliście? Mieliście takie dni, że wam się dusza trzęsła, a wy wiedzieliście, że wam się nic dobrego nie wytrzęsie z tej duszy? Bo tylko jest po prostu troska, smutek, strach, wszystko się zwala, lęk przed przyszłością. I nagle przychodzisz do Chrystusa i nagle mówisz, okej, Panie Boże, Ty nad wszystkim czuwasz, wierzę, że jesteś tym, który się opiekuje mną, jesteś tym, który trzyma mnie na swoich dłoniach, jesteś tym, który nigdy swojego dziecka nie zapomina, jesteś tym, który aniołów wysyła, żeby pilnowali. Przypominasz sobie wszystkie wersety, mówisz, jestem spokojny. Pomimo tego, że jest jakaś sytuacja, która jest trudna, która cię w jakiś sposób gnębi. Amen? Bo gdyby tak nie było, to pozwolono by nam na to, żeby nas troska wykończyła, żeby lęk o przyszłość zabrał nam całą nadzieję i radość życia. Na wszystko by była zgoda. Bóg się na to nie zgodził. Bóg chce, żebyśmy mieli dobre życie, pomimo tego, że mieszkamy w ciemności, że tak powiem. Dlaczego? Bo Biblia mówi, że cała ziemia tkwi w złem. Więc jakby otoczenie, sytuacja, mody, to, co się dzieje na świecie, to, co oglądamy we wszystkich tych mediach, to nie jest nic pozytywnego, to nie jest nic Bożego. A my mamy sobie dawać radę, bo Bóg dał nam siły i możliwości. Ale to wszystko musi się zawsze zaczynać i kończyć na tym, że Jezus Chrystus jest najważniejszą osobą w naszym życiu. Amen. Nie jako slogan, nie jako powiedzenie, tylko szukamy dotknięcia Chrystusa, szukamy żywego Chrystusa. Nie mówię tu o przeżywkach jakichś. Nie mówię tu o tym, że ktoś lubi iść na uwielbienie, bo tak się czuje fajnie. Słuchajcie, jest wielu ludzi, którzy idą na przeogromne koncerty różnych zespołów i mają super czas. Jeszcze sobie trawkę przypalam i naprawdę mają odlot. I mówią, że to była rewelacja. I my nie możemy im zaprzeczyć, że to dla nich nie była rewelacja, tylko to się źle kończy. To nie to miejsce. I szukanie tylko emocjonalnych przeżyć nie jest tym, czego my szukamy. My szukamy żywego Pana Jezusa Chrystusa, który w Duchu Świętym dotyka naszego życia, który objawia się w Bożym Słowie, który jest żywy i realny dla każdego z nas. A ja wiem, że jeśli wyznam moje grzechy, to Bóg mnie wybaczy. Czyli kiedy nawet coś złego zrobisz, to ty nie masz zostać w miejscu i zakotwiczyć się przy tym grzechu i mówić, oj, zgrzeszyłem, oj, zgrzeszyłem. Tylko masz się zakotwiczyć tam, gdzie Chrystus powiedział, że to jest ta nowa nadzieja, poza zasłonę sięgająca. I ten Chrystus powiedział, że jeśli wyznajemy grzechy, to On nam wybaczy. Więc ja szybko biegnę z tą nadzieją, mówię, Chryste, wybacz mi, bo zgrzeszyłem, przepraszam i dotknij mojego życia, serca, bo ja już tak nie chcę żyć, nie chcę grzeszyć. I to jest to odpoczywanie w Bogu, a nie takie czekanie na jakieś super zmiany w życiu, super wypłaty, super żony, super dzieci, super kościół, nie? Bo to wiecie, to kościół też się powinien tak zmienić, żeby nie być idealny dla mnie. Oczekujemy rzeczy, które nie nastąpią, bo my źle lokujemy główną uwagę. Ona ma być skupiona na Jezusie Chrystusie, na Bożym Słowie. Tak więc wrócę do tej kotwicy. Dopóki trzyma kotwica, choćby nie wiem jaka była burza, jest w porządku. Burze zawsze się kończą, wcześniej czy później. Ja wiem, że tak czytamy Dzieje Apostolskie, tam wiecie, oni tygodniami potrafili w burzy gdzieś tam trwać. Więc burza trwa nieraz długo, ale dopóki jest kotwica, to jest wszystko okej. Okay. Amen? I to, co ważne, jeśli Chrystusa uczynimy najważniejszym celem naszego życia, to zobaczycie za kilka lat już, jak bardzo Jego błogosławieństwo wpływa na nasze życie. Amen? I zaznaczam, nie mówię tutaj o takim religijnym trzymaniu się Jezusa Chrystusa, bo niektórzy tak próbują religijnie.
Chodzi mi o takie trzymanie się sercem Pana Jezusa. I może powiem to w ten sposób. Wiara działa tam, gdzie rozum już nie wyrabia. Bardzo często jest tak, że wiara niestety jest chodzeniem po głębokiej wodzie. Że wiara jest takim dla niektórych samobójstwem intelektualnym. Boga nigdy nie widziałem, a mam w Niego uwierzyć. No tak, bo Biblia mówi, że On jest niewidzialny. Mam uwierzyć, że Bóg ma rozwiązanie na moje życie. No tak, bo Bóg powiedział, że jest rozwiązaniem. I wiecie, to nie jest takie oczywiste. Po pewnym czasie, gdy mamy mnóstwo doświadczeń, dla nas jest oczywiste, że Bóg pomaga, że niewidzialny Bóg jest z nami, pomimo tego, że Go nie widzimy. To jest oczywiste. Ale na początku to tak nie jest. Na początku nie chodzimy jakby w oglądaniu naszego Boga, tylko musimy rzucić się trochę na głęboką wodę. Przeczytam może jeszcze Ewangelię Łukasza, 24 rozdział, o apostołach. 24 rozdział, od 18 wersetu. Tu jak Jezus Chrystus im się ukazał i szedł z nimi. Może od 17. I rzekł do nich: cóż to za rozmowy, idąc prowadzicie z sobą? I stanęli przygnębieni. Wiecie, to jest taki piękny werset, który opisuje często nieraz dzisiejszych chrześcijan. Cóż to za rozmowy prowadzicie? I jak stoją, to stoją przygnębieni. Jest dużo rozmów, jest dużo rozważania, ale niekoniecznie jest to spotkanie z Panem Jezusem. I teraz tak. A odpowiadając jeden imieniem Kleofas rzekł do niego: czyś ty jedyny pomnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im: co? Oni zaś odpowiedzieli mu: z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem, mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci, ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izrael, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. A myśmy się spodziewali, że on coś dobrego zrobi, a nie zrobił. A tu się okazuje, że zrobił. Tylko oni tego nie rozumieli, w głowie im się nie mieściło. Zmartwychwstanie nie mieściło się w głowie. On wprost im mówił o tym, że pójdzie na krzyż, że musi cierpieć, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Mówił o tym, że w swoim ciele odbuduje tą świątynię. On wszystko tłumaczył, tylko oni nic z tego nie rozumieli. I tu właśnie o to chodzi, że my często, gdy Bóg do nas mówi, my tego nie rozumiemy. No po prostu za ciasne muszczki mamy. Nie rozumiemy, po prostu nie na tych falach nadajemy. Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazły jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów opowiadających, iż on żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. I co Jezus im powiedział? Ja przeczytałem kiedyś ten fragment, ja od razu się modliłem, żebym ja taki nie był. Bardzo nie chciałem taki być. A on rzekł do nich: o głupi i gdusznego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Innymi słowy Jezus powiedział tak: jesteście po prostu głupi, macie leniwe serca, wystarczyło, że poczytacie to, co prorocy, i uwierzylibyście w to, to byście wiedzieli, że to, co się stało, jest wszystko okej. Okay. Nie szukaliście mnie w słowie i dlatego nie wiecie, co się stało. Jesteście teraz załamani. Czy może taka prawidłowość powtórzyć się w naszym życiu? Nie szukamy Boga we właściwy sposób. Jesteśmy głupi i gruźnego serca na tyle, że nie czytamy Bożego Słowa, nie pilnujemy Bożego Słowa. Na końcu nie wiemy, co się dzieje z naszym życiem, czy w ogóle co się dzieje. I na końcu przechodzimy przygnębieni i mówimy: Boże, no coś się stało, ale nie wiem, co się wydarzyło. A mieliśmy taką wielką nadzieję. To nie była prawdziwa nadzieja, bo to było ludzkie oczekiwanie czegoś dobrego zamiast pilnowania, żeby to było oparte o Boże Słowo. I zawsze się na tym przejedziemy. I teraz zobaczcie, co zrobił Jezus. Jezus wraca ich myśli i serce do Bożego Słowa. Uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykłada im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. On normalnie ich
przeniósł z tego miejsca, tej niewiedzy swojej, tego niby oczekiwania takiego religijnego, ale nieopartego o słowa, przeniósł jakby w miejsce, gdzie im wszystko po kolei wykładał. Od Mojżesza każdą historię, wszystko, co było im potrzebne, im wyjaśnił. To jest powrót do słowa. Zgodźcie się ze mną? A mógł powiedzieć, oto ja, Jezus, jestem żywym słowem. Amen. Właśnie o to nie chodzi, bo on pokazał, co my mamy zrobić, jeżeli w twoim życiu są jakieś zakręty życiowe, są jakieś ciężary. Musisz wrócić do słowa. I tak, tu jest napisane od Mojżesza, no weź Pismo Święte od początku do końca, zacznij czytać i proś Boga, żeby w tym słowie ci się objawiał, żebyś zobaczył, jaki sens ma twoje życie, w jaki sposób Bóg może cię przeprowadzić, albo będzie chciał cię przeprowadzić, albo co jest ważne dla twojego życia. Amen? Dlatego jest tak ważne, żeby zrozumieć Słowo Boże. I oczywiście jest inny werset, który mówi, że on tchnął na nich Ducha Świętego, żeby rozumieli Słowo Boże. Ale tchnięcie Duchem, żeby rozumieć Słowo, nie oznacza odejścia od Bożego Słowa i nie czytania Go. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jeżeli ja będę wybitnym matematykiem, a przestanę kreślić cokolwiek, jakiekolwiek równania, przestanę się nad tym zastanawiać, to co mi to da, że jestem jakimś wybitnym matematykiem? Jak mi się nawet to, co roi w głowie, nie przeleje nigdy na papier i nigdy nie rozważy pewnych rzeczy. Co ci to da, że ty niby potrafisz zrozumieć pewne rzeczy w Piśmie Świętym, jak ty go nie czytasz? Zapomnisz, co czytałeś do tej pory, bo tacy jesteśmy jako ludzie. Amen? Dlatego wracamy do Słowa Bożego. Wracamy do czytania Pisma Świętego. Wracamy do prośby, w której prosimy, żeby Chrystus, żywe Słowo, objawił nam się przez Pismo Święte też. I oczywiście zaznaczam, wygląda to tak jakoś dziwnie. No, czytamy historię o różnych ludziach, różnych sytuacjach, różnych wydarzeniach, a Bóg potrafi przez to mówić bezpośrednio do nas. I potrafi to słowo użyć, żeby nas zmienić. To jest właśnie ta cudowność Boga, że bierze to, co jest jakby Jego naturą. Jego naturą jest słowo. I On przez słowo nas zmienia. Dlatego rozważanie, kto zrobił ci jakie krzywdy, nie zmienić. To znaczy zmienić je na gorsze. Myślenie o tym, jak jesteś biedny, ile to potrzebujesz w życiu, zmieni cię, ale na gorsze. Będziesz tylko więcej biadolił. Natomiast rozważanie, rozmyślanie nad Bożym Słowem będzie powodowało, że Duch Święty tego paliwa użyje, żeby twoje życie zmienić. Pochylmy nasze głowy. Dobry Boże, przychodzimy do Ciebie i z całego serca przepraszamy za miejsca, w których nie dbaliśmy o Słowo Boże, o Pismo Święte. Panie, tak jak Ty apostołom wyjaśniłeś wszystko, Panie, kiedy nie rozumieli Twojej śmierci, zmartwychwstania, Panie, powiedziałeś, że byli głupi i gdusznego serca i wyjaśniłeś wszystko i Ty jesteś tak cudowny, tak dobry. Panie, my również prosimy Cię, wyjaśnij nam wszystko. Panie, niech przychodzi Twój Duch Święty, kiedy siadamy do czytania Twojego Słowa i niech wpływa na nasze myślenie, na nasze emocje, na nasze życie, na naszą wiarę. Buduj naszą wiarę, kształtuj nas, Panie, tak żebyśmy byli podobni do Ciebie. I chcemy Cię poznawać, Panie Jezu Chryste. Panie, przepraszamy, że myśleliśmy, że jakoś tam Cię poznamy. Boże, Ty powiedziałeś, że zasadą poznawania Ciebie jest przez Słowo. I dlatego chcemy wrócić do Twojego Słowa. Chcemy czytać je codziennie. Chcemy cieszyć się Twoim Słowem. Chcemy cytować Twoje Słowo, ale wierzyć w nie, Panie. Prosimy Ciebie o to. Prosimy Ciebie o to. W Twoim imieniu, Chryste. Alleluja. Amen. Amen. Nie wiem, czy tu jeszcze jest w tym fragmencie takie jedno powiedzenie, ono jest ważne. Czyż nie pałał w nasz serce, gdy mówił do nas? Głowa nie przyjmowała, nie łapali wszystkiego, ale w sercu wiedzieli, że coś się dzieje. To tak często Pan Jezus działa w naszym życiu. Modlę się, czytam Boże Słowo, spędzam z Nim czas, głowa mi pęka, ale serce coś zaczyna przeżywać. Amen? Amen. Amen.